Przyjaciele, jesteśmy tutaj, aby powiedzieć wam ważną rzecz. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Jestem człowiekiem, który osobiście spotkał się z Jezusem Chrystusem. Jestem człowiekiem, który zna swojego Ojca. Przyjaciele, 2000 lat temu wydarzyła się największa rzecz w dziejach ludzkości wszechświata. O tym już każdy wie, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię i oddał życie za każdego z was. O tym już każdy wie, ale przyjaciele, niestety system religijny tego świata, system religijny, w którym żyjemy, spowodował to, że ludzie osobiście nie spotkali się z Jezusem Chrystusem, osobiście się z Nim nie pojednali. I ja jestem tutaj dzisiaj po to, aby o tym wam powiedzieć, że każdy człowiek ma dostęp do życia wiecznego tylko przez Jezusa Chrystusa i każdy człowiek osobiście musi do Niego zawołać, tak jak ja zawołałem i tak jak każdy z naszych przyjaciół zawołał. Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki. Ja przez pół swojego życia byłem zwykłym przestępcą, handlowałem narkotykami, byłem człowiekiem, który brał narkotyki, okradał ludzi, jeździłem do krajów trzeciego świata, byłem przestępcą po prostu, ale kiedy w 2014 roku znalazłem się w zakładzie karnym, ja zawołałem osobiście do Jezusa, ponieważ moje życie było całkowicie skazane na porażkę, ale ja wiedziałem, że jest Bóg i że potrzebuje się i że potrzebuję poznać tego Boga. Wtedy, kiedy byłem na samym dnie, zawołałem, przyjaciele, otworzyłem Słowo Boże i przeczytałem właśnie o tym Jezusie i powiedziałem: Jezusie, ratuj mnie, ratuj mnie. I wtedy przyszedł do mnie Jezus. Ja w swoim sercu uznałem to, że Jezus Chrystus umarł za każdy mój grzech. Umarł za każdy mój grzech, wziął na siebie każdą moją winę po to, abym ja był wolny, po to, abym ja stał się obywatelem nieba. Ja w sercu uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus wykupił mnie i oddał za mnie swoje życie. Przyjaciele, decyzja potrzebna jest każdemu człowiekowi, który chce osobiście spotkać się z Bogiem. Musisz podjąć decyzję. Musisz zawołać osobiście do Jezusa. Musisz tego chcieć. Przyjaciele, religia w tym kraju mówi, że musisz wypełniać dobre uczynki. Religia w tym kraju mówi, że musisz spełniać jakieś sakramenty. Ale prawda jest taka, że musisz osobiście spotkać się z Jezusem, aby stać się obywatelem nieba i aby stać się synem. Przyjaciele, Bóg przyszedł tutaj na ziemię i dał się poznać jako Ojciec właśnie w Jezusie Chrystusie. Uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, niejednokrotnie pytali, mówili: pokaż nam Ojca, a Jezus do nich mówił: tyle ze mną chodzicie, jeszcze nie widzieliście Ojca. Jezus Chrystus reprezentował Boga tutaj na ziemi i wykonał On największe dzieło w dziełach ludzkości świata. Oddał życie za każdego człowieka, aby każdy człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeszcze dzisiaj powinieneś zawołać do Jezusa, jeśli chcesz stać się obywatelem nieba. Musisz zawołać do Jezusa, musisz Mu oddać swoje życie, musisz się powierzyć Jezusowi. Nie ma innej drogi i nie ma innego pośrednika. Jest tylko Jezus Chrystus i tylko Jezus Chrystus może zmienić twoje życie. Tylko w Jezusie możesz stać się człowiekiem, który realnie staje się obywatelem nieba. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym w tym kraju. Znamy osobiście Jezusa i wiemy, czym jest Królestwo. I dzisiaj przychodzimy po to, aby zaświadczyć wam o tym, że Królestwo Boże jest dostępne tylko w Jezusie Chrystusie. Dla każdego, który wierzy. Nie jesteśmy ludźmi, którzy przyszli tutaj opowiadać wam jakieś teorie. Jezus Chrystus wziął na siebie również każdą chorobę na krzyżu, aby dzisiaj każda twoja choroba została uzdrowiona,
Zatem jeśli chcesz być zdrowy, przyjdź tutaj, pomodlimy się o ciebie. Będziesz uzdrowiony z każdej choroby, ponieważ Jezus wziął na siebie każdą chorobę. Zaufaj w dzieło krzyża. Jeszcze dzisiaj. Amen.